Słuchajcie, to jest niesamowita historia. Ja zauważyłem talent aktorski u Kasi, kiedy robiliśmy zdjęcia w pewnym hotelu w tygodniu włoskim. Ona była naprawdę powtarzalna, była ogarnięta, powtarzała tekst, utrzymała emocje, więc powiedziałem: Kasia, ty naprawdę masz talent. Zaprosiłem ją, oczywiście była zgoda produkcji, która widziała, tam włodarze wiedzieli, że w dziewczynie jest potencjał. W związku z tym przyjechała na zdjęcia i rzeczywiście była taka świetna anegdota, kiedy... No niestety na ekranie trzeba kilka rzeczy robić naraz. Trzeba mówić, trzeba wykonywać pewne, powtarzać pewne czynności. Nagle okazało się, że Kacha do mnie mówi: Mario, wiesz co, ja przepraszam, ja na ciebie tak krzyczałam, jak ty nie ogarniałeś czasem wszystkich rzeczy, a ja teraz rozumiem, o czym mówiłeś. Ja mówię: Kasiu, spokojnie, nauczysz się. Także to było fajne. Ale rzeczywiście jesteśmy po zdjęciach. Co będzie dalej, naprawdę nie wiem, ale czyli myślę, że będzie dobrze. Trochę role się odwróciły. Tak, trochę role się odwróciły i nawet Kasia powiedziała takie słowa: ja na ciebie trochę krzyczałam, a ty nawet nie podniosłeś na mnie głosu. Ja mówię: Kasiu, spokojnie, to jest początek, to nie jest czas na to, żeby krzyczeć na ciebie. Dawała sobie świetnie radę, także myślę, że ten wątek się rozwinie. No właśnie, Kasia zagra pielęgniarkę, która się zaopiekuje Białachem, ale czy coś więcej? Możemy liczyć na jakąś bliższą relację między nimi? Mówię wam szczerze, nawet gdybym wiedział, bym wam nie powiedział, ale nie wiem totalnie. To jest krótki epizod, ale to wszystko zależy od widzów. Jeżeli widzowie przyjmą Kasię dobrze, a jakby o to się nie martwię, to wyobraźnia scenarzystów jest nieograniczona.